Cześć wszystkim, papa z Taką Minio to go, odcinek w ranku 21, odcinek 37. Od tego odcinka zaczynamy Halloween, nasz kolejny holidayek, to już jest trzeci. No, trzeci. Czwarty holiday. Czwarty już. Bo co 5 ranków się holiday zmieniają. Więc to już jest czwarty. I tak, na dzisiejszy dzień proponuję Queso Caliente. Będzie duże zamówienie, ale się podejmę tego wyzwania. Okej, tutaj możemy coś na Halloween kupić. Zacznijmy może od farby. Farba jest jedna. No bo tutaj podłogi i ściany się maluje jedną farbą. Okej. Plakaty też są w sumie dwa. Za dużo tutaj przedmiotów nie ma, nie? No, nie ma gdzie tego stawiać. Więc kupimy wszystko, co dostępne w jednej sztuce. I akurat no, wydałem całą kasę, żeby to wszystko kupić. I pozdejmujemy rzeczy z... Okej. Okej, wszystko dość... Tak, o. A jeszcze są jedne nietoperze. Dobrze, i teraz tutaj bym postawił coś, z czego klienci by mogli korzystać. No. Może jak teraz będą mogli z tego korzystać, to nie będą tak tych punktów zaczekania zabierać. Mamy dwie farby na Halloween. Albo ta, albo fioletowa. Ja wybieram tą. Ok, wszystko ustawione, to zaczynamy. 37 dzień. Halloween. Inna czcionka jest tej nazwy, Halloween. O, czarna bułka, taka jakby no, północna. Midnight, to północ. Ciekawe, czy Halloween potrwa 7 dni, czy może dłużej. Od razu przyspieszamy. Jeszcze jedna bułka tu będzie. Tylko jeszcze nie wiemy kiedy. No będzie, nie? Jeszcze jedna. No, tutaj widzę, że jest zamówienie specjalne jakieś nowe. Tak, ale no już ustawiłem sobie Queso Caliente. Dwie osoby mają srebro. Złota, no to jeszcze nie ma nikt. No bo kto mógłby mieć złoto? 23 perfekty są już. 48 osób jest. No to jeszcze 60. Shells and Meats, dokładnie. Jest jeszcze jedno miejsce na... Nie wiem, dwa mięsa są. Okej, czyli bułki już nie będzie. Bułki już nie będzie w takim razie. Queso Caliente miało wołowinkę na liście. Flipnij to. I tu ma być czarna buła. I zaczynamy od pomidorków. Fryteczki. Teraz to guacamole ta. Okej, okay, i jaka to była bułka? To była ta. Jest koili.
foili dla ciebie będzie wieprzowinka. Jeszcze tutaj sos paprykowy. No i kwadraciki. Guacamole. I pierwsze zamówienie Willow. Bez perfekta. I tak, zaczynamy od oliwek. Tak więc zaczynamy od oliwek. Do tego fryteczki, które no są, jest to serek, ale pokrojony na frytki. Więc to frytkami nazywamy. Pokrój to. Jui. Okej, chyba już mogę wstawić. No, wstawmy od razu dwie wołowiny. Do queso caliente, drugi zestaw. Na drugi zestaw queso caliente. Wstawione. Jasna buła. I teraz cebulki. Okej, trójkąciki i fasolka. No, queso caliente dla Gina Romano. Perfekta nie ma. Guacamole. Ryż. I tak, najpierw do tej, potem do tej. Jest Meyer Malou. No, nie muszę queso caliente jeszcze robić, bo idealnie się zgadza, żeby wołowina, czy wołowina w tej bułce jest dla Meyer Malou'a. On też tak zamówił. Tą bułkę, no, tylko inne dekoracje. Więc nawet wołowina się nie zmarnuje. Nawet nie będę musiał kolejności zamówień mieszać. Koili. Może jakiś perfekt wyjdzie, co? Jest Little Edardo. Dla ciebie queso caliente już się robi. Właśnie mi dzwoni, żeby przewrócić. Okej, okay. Krótkie teraz jest, bo tylko frytki oraz sos. No i żółty ser teraz. Ja to miju i... Nie ma perfekta. Nie ma perfekta, ale już mi dzwonią dzwoneczki. I się przesmażyło. I jeszcze tutaj, o, robi. No tak, jak Halloween, no to... Halloweenowe stroje mają closerzy. A Robiego halloweenowy strój to jest po prostu kościotrup. W znaczeniu dosłownym. Albo te, zrobił sobie rentgena i założył tamten wynik na siebie. Ryż. Przewrócić to. Papryka. I kolejny zestaw ryżu. Kwadraciki. Dawno tych ciemnych nie używałem. Najpierw pokroimy. Zielone.
Major Mallow. O, i jest perfekt. Perfekt osiągnięty, jakiś jeden chociaż. I tak zaczynamy od oliwek. W następnej kolejności mamy serek. Serek frytkowy. Potem jest sos, oliwki i cebula. No, cebulka. Od razu może zróbmy zamówienie Robiego. Wtedy będziemy mogli dwa po dwa od razu wydać. O, i właśnie są te ciemne, których dawno nie wydawałem. No i fasolka. Little Dark. Ok, a może Robi da perfect? Te zielone też dzisiaj nie były przeze mnie użyte. Więc możemy się cieszyć, że użyliśmy wszystkie te chipsy oraz dodatki do nich. Ok, 30 raz wydaliśmy wołowinę, ale nie wyszło perfekcyjnie to zamówienie. Ok, do zobaczenia w odcinkach następnych. Tytuł ranka Hot Saucy Hero. Jeszcze tylko slider escape zrobimy. I to musi iść w prawo, w dół, w lewo, w górę, w lewo, w dół, w lewo, w górę, lewo, dół, prawo, góra, prawo. Gwiazdeczka trafiona. Slider escape to jest jedna z łatwiejszych gierek, którą nawet jak się sfejluje, to łatwo ją potem poprawić. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!